Witam Państwa na kolejnym filmie. Musiałem zmienić tytuł. Dzisiaj będziemy mieli horyzont i wszystkie wnioski, które z niego wynikają. I zobaczymy, dowiemy się, czy rzeczywiście ten horyzont jest w kosmosie, czy jest krzywizna Ziemi w kosmosie i tym podobne rzeczy. A więc przechodzimy do tematu. Teraz po prostu na początek. Mamy takie zdjęcie. Takich zdjęć są setki w internecie. One pokazują krzywiznę Ziemi. W ten sposób jest jakby umotywowany pogląd, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Pytanie, czy to jest prawda i w jaki sposób tą krzywiznę się uzyskuje. Pytanie, czy ona jest naturalna. Ale musimy zobaczyć na szczegóły. I teraz po prostu pojedziemy z następnymi zdjęciami. Zwróćmy uwagę, co tutaj jest. Tutaj owszem, uzyskaliśmy dwie krzywizny. Na górze i na dole. W środku jest proste. Co teraz robimy, bo to jest kamera rybie oko, czyli to jest taki obiektyw. Zaraz za chwilę go zobaczymy. Co się stanie, jeżeli my z tego poziomu bordowego przesuniemy kamerę do góry albo do dołu? Co nam wyjdzie? Zobaczmy dalej. Co nam takiego wyjdzie? A więc po prostu idziemy dalej. No siłą rzeczy musimy zobaczyć. Na początek zobaczymy te obiektywy. To są obiektywy rybiego oka. Tak one wyglądają. One tak zniekształcają obraz. Teraz popatrzmy dalej. Co my tutaj mamy? No oczywiście na pewnej wysokości mamy horyzont prosty. Tak, no ale ktoś by mógł powiedzieć, że to jest za mała wysokość i tak dalej, wyżej widać krzywiznę i tak dalej, bo już takie były argumenty, padały na różnych forach. No to przejdźmy tutaj na wysokość 36 km. Mamy słynnego skoczka. No oczywiście mamy krzywiznę Ziemi, taką bardzo silną, ale niestety już patrzymy, że coś tu się kupę nie trzyma w momencie, kiedy po prostu otwiera się właz tej kapsuły i widzimy już ten horyzont nie jest taki krzywy jak tutaj. Można by powiedzieć, że on jest bardziej wyprostowany albo prosty. Co się stało? Skąd ta różnica? Zaraz przejdziemy do następnych zdjęć. Popatrzymy tak. Widzimy? Popatrzmy, ponieważ zwrócono mi uwagę, że kapsuła się tutaj nie zmienia na tej wysokości i tak dalej, i tak dalej. I to jest naturalne zdjęcie. No w porządku. Zobaczmy na kapsułę. Ona ma kształt dzwonu. To jest kamera rybie oko obsługi technicznej. Co ona robi? Kapsuła już nie jest dzwonem, tylko beczką. To jest raz. Już jest tak zdeformowana, ale przede wszystkim my widzimy nagle co? Lotnisko się skrzywiło. No przecież się skrzywiło. No widzimy, że się skrzywiło. No ale zobaczmy teraz na 36 km. Horyzont co? Skrzywił się, czy jest naturalny? No też się skrzywił. To jest taka sama kamera tego typu. To jest kamera obsługi technicznej, to jest kamera, która jest akurat tutaj, o, to są takie dwie kamerki. Jedna taka i druga taka. O, widzimy tutaj przy tej kapsule, przy tym zdjęciu. I ona właśnie robi z drugiej strony zdjęcie. I to zdjęcie jest właśnie już, pokazuje nam krzywy horyzont i kapsułę beczkę. Nie dzwon. O czym to wszystko świadczy? To tylko świadczy, że po prostu ta krzywizna jest uzyskana właśnie kamerą rybie oko. Ona nie jest naturalna. A to jest dowód, to te dwa zdjęcia są dowodem tego, że horyzont w kosmosie jest prosty jak stół na wysokości 36 km. Wystarczy się dobrze przyjrzeć i tak dalej. Teraz przejdziemy dalej do następnych zdjęć. Znów mamy rybie oko, tym razem nasze zdjęcia z początku filmów, ze wstępu. Popatrzmy, znalazłem w internecie taką maszynerię. To jest właśnie rybie oko, taki potężny aparat. A tu jest akurat rybie oko wkręcony do zwykłego aparatu. Jaki jest efekt? No zobaczmy tutaj. Wszyscy po prostu stoją na ziemi, a niestety ziemia jest zamieniona w okrąg. W koło. Tutaj mamy co? W kosmosie wahadłowce funkcjonują na wysokościach 255 do 650 km.
mniej więcej na tych wysokościach i widzimy, jaki tu jest efekt. Kamera patrzy w dół i mamy krzywiznę Ziemi. Mało tego, my tu również mamy krzywiznę ładowni, ona też jest krzywa. Tu na dłużej krzywa i na dole też jest krzywa. I tu. No oczywiście Ziemia jest piłka w tym momencie, no bo po prostu takie jest zakrzywienie horyzontu. Horyzont jest prosty, ale ponieważ kamera jest skierowana w dół, to się robi piłkę. Przy okazji piłki to się robi po prostu krzywa ładownia promu. Na górze jest to samo. To są właśnie efekty. Te dwa zdjęcia to są właśnie efekty tak zwanego rybiego oka, to jest tego obiektywu. I oczywiście tutaj, jeżeli mamy kosmos wziąć pod uwagę, to po prostu kamera jest skierowana do Ziemi. Dlatego, czyli poniżej horyzontu, dlatego wychodzi piłka w kosmosie i oczywiście krzywizna. Ona nie jest naturalna. Teraz idziemy dalej. Tutaj jest tak samo efekt rybiego oka. Konsola obserwacyjna stacji ISS na 390 km. Oczywiście też jest zrobiona piłka z Ziemi. Po prostu obiektyw szerokokątny, czyli te rybie oko właśnie robi taki sam efekt jak na Ziemi. Teraz tak, ale teraz mamy tę ciekawostkę. Pytanie, czy jak już mówiliśmy na wstępie, tam te bloki mieszkalne i ta ulica. Pytanie, jeżeli podniesiemy do góry kamerę z rybim okiem, co uzyskamy? Horyzont wklęsły. Jeżeli kamera patrzy do góry, to mamy horyzont wklęsły. Zobaczmy, to jest też rybie oko, nawet naszywka kosmonauty jest tutaj widoczna. A tutaj widzimy już tutaj linię bardzo dokładną i tak dalej. Właśnie widać tą wklęsłość. I co tutaj przede wszystkim mamy? Jeżeli mamy kamerę na wysokości oczu, patrzącą na wprost, to jest, te wszystkie wcześniejsze foty to były z wyprawy Gemini 4. Jeżeli mamy na wprost, no to po prostu horyzont w kosmosie na wysokości 288 km jest równy jak stół. To jest nie tylko ta fota. Zaraz tutaj zobaczymy dalsze. Popatrzmy. O, to jest ciekawostka właśnie. Mamy równy jak stół. O, właśnie. Horyzont na wysokości 288 km. To jest z filmu z YouTube'a, który dotyczy właśnie wyprawy Gemini 4. No ale jak już wcześniej żeśmy mówili, jest pytanie takie, o właśnie, jak wygląda w kosmosie horyzont. To są zdjęcia z rosyjskojęzycznego internetu. Widzimy, horyzont jest prosty jak stół. Co mamy tutaj jeszcze dalej? Dalej mamy taką sytuację, że mamy znów horyzont prosty. Tutaj mamy akurat zdjęcie z satelity. Akurat kamera patrzy równo w horyzont i na tym tle jest po prostu wahadłowiec. To są oficjalne zdjęcia NASA, to były po prostu z jednego filmu na YouTubie ściągnięte, bo była sekwencja 4-sekundowa, zupełnie tam była inna sytuacja, ja to po prostu przypadkowo obejrzałem, złapałem sekwencję i po prostu zrobiłem fotografię strony internetowej, nie? No i teraz mamy tak, którą mamy tutaj ciekawostkę. Ciekawostkę mamy taką. To zamykamy. Teraz jedziemy tutaj dalej. O, znów mamy horyzont prosty jak stół. Co tu jeszcze mamy? Tak, dalej. To tych fot jest trochę, ale po prostu musimy przez nie przebrnąć. O, proszę bardzo. To jest wszystko z rosyjskojęzycznego internetu. Tu mamy kolejną. Tak, teraz idziemy tutaj dalej. Co tu mamy? Oczywiście mamy 390 km, mamy tą naszą fotę, którą mieliśmy na początku. No i co widzimy? To mamy krzywiznę. Tutaj co? Coś tu się wyprostowało nam. Tak, horyzont. Horyzont jest prosty jak stół, nawet na 390 km. To jest fotografia z rosyjskojęzycznego internetu. Widocznie tam cenzura tak nie działa po prostu jak w tym klasycznym. Co tu jeszcze mamy? Teraz mnie pytano też również, jak wygląda horyzont nad górami.
Na lądach, hop, proszę, też jest równy jak stół. To jest akurat zdjęcie z ślęży z pradziada. Teraz co tutaj mamy? To jest taki ciekawy film. Z 24 km balon na. Znaczy balon jest i na niej jest kamera, ale nie jest to rybie oko. Więc widzimy tutaj, nam pięknie kamera pokazuje horyzont prosty na 100 na 24 km, czyli widzimy tutaj skaczemy tak po prostu od 390 w dół od powiedzmy tych wszystkich poziomów, ale po prostu chcemy mieć taki przekrój, żeby mieć obraz, że horyzont zawsze jest prosty jak stół, obojętnie na jakiej wysokości. Ale tutaj mamy jeszcze jedną taką ciekawostkę. Tutaj mamy akurat na 18 km. Na 18 km latał Concorde. No i teraz tu też mamy oczywiście horyzont prosty jak stół, ale o co głównie nam tutaj chodzi? Dlaczego jest akurat ta zdjęcia? Dlaczego właśnie nos samolotu ciągle patrzy w horyzont? Jeżeli jesteśmy w samolocie, też widzimy wszystko na wysokości oczu. W kosmosie tak samo. Kamerę ustawisz na wysokości oczu, będziesz miał po prostu horyzont prosty jak stół. Ale dlaczego tutaj? No to jest taka właśnie jedna ciekawostka. Co to jest takiego? Otóż dlaczego po prostu samolot tak ciągle patrzy? Patrzy w horyzont. To jest sztuczny horyzont. To jest takie urządzenie w samolocie, które pokazuje poziom. I ten dziób samolotu zawsze pokazuje właśnie ten horyzont, który jest widzialny przez oczy. A oczywiście to jest w dzień, ale po prostu w nocy to wiadomo, kieruje po prostu samolotem w ten sposób, żeby on po prostu był w poziomie. Zobaczmy na to urządzenie. To jest u jednego pilota i u tego drugiego pilota. To jest, mamy poziom, czyli ten horyzont i to jest tak, w dół jest ziemia i w górę niebo. Wszystko jest w porządku, tak jak ma być. To jest urządzenie, które po prostu pozwala funkcjonować w nocy, jak i pozwala sprawdzać, czy samolot leci po poziomie. Tutaj na tej grafice, którą tutaj wkleiłem, jest pokazane, dlaczego ten horyzont ciągle go my widzimy jako płaski, obojętnie jaka jest na jakiej wysokości i dlaczego po prostu on jest zawsze przed nami. Otóż cała sztuka polega na tym, że jak lecimy samolotem i mamy to przed oczami, czy tak samo samolot leci właśnie na ten horyzont, bo żyjemy w środku Ziemi i widzimy krzywą światła. Światło nie idzie po prostu, tylko po krzywej. Jeszcze będę na ten temat mówił w następnej części,
Ale właśnie mniej więcej schematycznie tak to wygląda, że po prostu promień się zakrzywia i już po prostu widzimy, on uderza w ziemię, później się odgina i po prostu wraca do jądra. I to, co już powiedzmy powyżej tego już uderzenia w ziemię, tego promienia świetlnego oświetlenia, po prostu on się zagina i dlatego dalej nie widzimy, bo normalnie powinniśmy widzieć, ale go nie widzimy, ponieważ to jest na danej wysokości zasięg widoczności. O, w ten sposób, może tak powiedzieć krótko, szczegółowo będę mówił w następnym filmie. I to jest przyczyna, dlaczego horyzont jest zawsze płaski jak stół, niezależnie od wysokości. To jest ta przyczyna. A urządzenie jest po prostu, służy do tego, żeby właśnie ono tylko po prostu nam daje kolejny dowód, to urządzenie, że po prostu żyjemy w środku Ziemi. Ten sztuczny horyzont by w ogóle nie pokazywał horyzontu, gdybyśmy żyli na wypukłej Ziemi. Horyzontu by nie było. Prosta sprawa. Ale idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Tu mamy akurat zgranie dwóch systemów. Tu lecimy samolotem, widzimy ten, tak jak samolot, on samolot leci w środku, dookoła. Tak jakby po prostu leciał, powiedzmy tego, on po prostu leci po takiej właśnie trasie w środku. Gdyby ten sztuczny horyzont był, to on by nigdy nie pokazał przy wypukłej Ziemi horyzontu. On by nie istniał. To jest po prostu rzeczywisty tor lotu samolotu. Co tu jeszcze mamy? A tak, jak najbardziej. Teraz tak, ale to samo widać nad morzem. Dlaczego widzimy po prostu dookoła 360 stopni? No to dlatego właśnie, bo jak dla tej wysokości mamy tu horyzont i tu mamy horyzont. Dla wysokości A1, no to mamy tutaj horyzont dla wysokości A1 po prostu. Za chwilę zobaczymy, jak to można sprawdzić. Ponieważ jest krzywa światła, dlatego po prostu widzimy tą sytuację tak, a nie inaczej. Że horyzont dla danej wysokości jest tu, a dla takiej wysokości jest tu. Dlatego widzimy więcej, tylko dlatego po prostu, że się podnieśliśmy wyżej. I teraz tak. Jeszcze to będziemy też tutaj do tej krzywej światła, do tego krzywej eliptycznej światła będziemy jeszcze mówić, ale w następnej części bardzo szczegółowo. Na razie jest po prostu kwestia wyjaśnienia, dlaczego horyzont jest dookoła na wysokości oczu, dla danej wysokości i jest widoczny 360 stopni dookoła naszej głowy. I teraz wniosek z całości tego filmu. Brak krzywizny Ziemi w kosmosie, to znaczy, że nie żyjemy na zewnątrz Ziemi. To jest wniosek podstawowy. Nie ma krzywizny, nie żyjemy na zewnątrz, a więc po prostu życie na zewnątrz odpada. Ale co nam zostaje? Horyzont, prosty jak płaski jak stół i to z poziomu plaży. To jest dowód, że żyjemy w środku Ziemi, wewnątrz Ziemi. My zaraz przejdziemy do tego, jak to po prostu sprawdzić. Bardzo prosto. Tu już żeśmy to widzieli na różnych diagramach. Teraz po prostu mamy jedną rzecz. Tutaj jakby takie podsumowanie, ale to jest trochę za wcześniej. Na podsumowanie zaraz przejdziemy do takiej ciekawostki. Otóż, o, proszę bardzo, to mamy, to po lewej stronie jest z Navipedii, czyli powiedzmy, to są informacje nawigacyjne. Co w nawigacji istnieje takiego ciekawego? Horyzont obserwatora, to co my widzimy, proszę, on jest tutaj. To jest horyzont obserwatora. Ale każą nam myśleć, obliczają, że to jest właściwy horyzont. Że on jest jakby tutaj nie pod kątem 90 stopni, tylko jest trochę niżej. Czy my tu coś takiego widzimy, jak jesteśmy na plaży? Nie. My tylko widzimy jedno. Horyzont obserwatora. Nic więcej nie widzimy. Skąd się więc to bierze? Właśnie mamy pytanie. Czy horyzont geometryczny jest prawdziwy? Nie, on nie jest prawdziwy. Zobaczmy. Jak my to sprawdzimy? Bardzo prosto. Wejdźmy do wody. Zanurzmy nogi, stopy chociażby. I popatrzmy w horyzont. Co mamy realnie? Wodę mamy w stopach, a w oczach, na poziomie oczu, mamy horyzont. Czyli co? Woda nam się, raczej morze nam się podniosło do poziomu oczu? No niestety, ale nam się wcale nic nie podniosło, po prostu tak jest.
może jest wklęsłe. My to możemy po prostu sprawdzić, po prostu tak jak mówiłem. Wchodzimy do wody i patrzymy. Nie trzeba tu żadnych cudów, urządzeń i tak dalej. Patrzymy w horyzont i gdzie mamy go? Na poziomie oczu, czyli mniej więcej poziom morza podniósł nam się do horyzontu o 1,60 m. Gdzie wypłokłość? Nie ma. Po prostu o co chodzi? Cała sztuka polega na tym właśnie kącie. My widzimy pod kątem prostym. Dlatego tutaj nawet na Wikipedii pisze horyzont obserwatora. Ale każe nam się myśleć, że to jest jakiś prawdziwy. To jest po prostu ten horyzont geometryczny. On służy w nawigacji. On służy jakby dla obliczeń, ponieważ ten system zewnętrzny i wewnętrzny są prawie że kompatybilne i dlatego po prostu dla wypukłości to się to oblicza. A realnie my widzimy horyzont obserwatora. My widzimy wklęsłość, ale liczy się wypukłość. Co zrobimy, jeżeli wyjdziemy z wody i będziemy na plaży? Gdzie się nasz wzrok zatrzyma? Na horyzoncie. Dalej będzie na poziomie oczu. To co? O te parę metrów się nam może podniosło? Nie. Może się nie podniosło. Po prostu myśmy się podnieśli i dlatego widzimy więcej. I to jest istota tematu. Każdy z nas może to sprawdzić, że po prostu to, co widzimy, to widzimy wklęsłą ziemię. I horyzont jest dowodem, żelaznym dowodem właśnie na wklęsłość ziemi. To, co widzimy. I zostaliśmy po prostu tak stworzeni, że będziemy widzieć wklęsłość ziemi, ponieważ nasze zmysły są do tego przystosowane. I dlatego widzimy horyzont. My nie widzimy horyzontu geometrycznego, bo go nie ma. My widzimy tylko horyzont obserwatora. Horyzont geometryczny, chociaż pisze prawdziwy, on nie jest prawdziwy. On jest po prostu tylko i wyłącznie obliczeniowy. Aby po prostu obliczyć wypukłość, kiedy tak naprawdę mamy wklęsłość. A więc no, zapraszam na następny film. Tyle na dzisiaj i dziękuję bardzo za uwagę.